20 kwietnia wspominamy świętą Agnieszkę z Montepulciano. Agnieszka urodziła się w roku 1268 w toskańskim Graciano Vecchio, leżącym w pobliżu Montepulciano. Pochodziła ze szlacheckiej rodziny Lorenza i Marii Segni. Legenda głosi, że jej narodziny poprzedziła niezwykła światłość. Miała być bardzo pobożnym dzieckiem. Od najwcześniejszych lat pragnęła wstąpić do klasztoru, czemu rodzice byli przeciwni. Dopiero niezwykłe wydarzenie skłoniło ich do oddania dziewięcioletniej córki do szkoły klasztornej. Tym wydarzeniem był atak kruków, które nadleciały do dziewczynki domu z nad naddomu Schadzek w Montepulciano. Agnieszka miała wtedy zapowiedzieć, że w tym miejscu powstanie kiedyś klasztor, szkołę klasztorną, do której oddano Agnieszkę prowadziły franciszkanki. Jako czternastoletnia dziewczyna Agnieszka postanowiła zostać zakonnicą. Za zezwoleniem stolicy świętej w wieku 15 lat stanęła na czele grupy zakonnic i założyła z nimi nowy klasztor Witerbo. Wybrana wbrew własnej woli na przełożoną tego klasztoru, wsławiła go swoją mądrością, pobożnością i darami nadprzyrodzonymi. Pod kierownictwo duchowe przeoryszy, młodej wiekiem, ale dojrzałej doskonałością chrześcijańską, zaczęły zgłaszać się liczne nowe kandydatki. Na wiadomość o tym mieszkańcy Monte Pulciano zaprosili ją do siebie. Powróciła więc i stała się matką nowej gałęzi dominikańskiej. Magistrat miasta z wdzięczności ofiarował siostrą w 1306 roku nowy lokal i uposażenie. Nowy klasztor Santa Maria Novella stanął na tym samym miejscu, gdzie niegdyś istniał dom schadzek. Matka Agnieszka nadała mu regułę świętego Augustyna, a później przyłączyła klasztor do rodziny dominikańskiej. Pan Bóg obdarzył ksienie darem wizji, proroctw i ekstaz. Święta Katarzyna ze Sieny będzie widziała w niej dla siebie wzór do naśladowania. Kiedy w roku 1377 przybyła do jej relikwii z pielgrzymką, zawołała: Matko, nasza Agnieszko, chwalebna! Wielkim uczuciem miłości Agnieszka otaczała dzieciątko Jezus oraz dziewicę Maryję. Umocniona darami Ducha Świętego, stała się jasną lampą modlitwy i miłości. Dzięki swojemu męstwu oraz autorytetowi podtrzymywała ducha obywateli w dążeniu do jedności i pokoju. Zmarła w rodzinnym mieście 20 kwietnia 1317 roku, otoczona współsiostrami. Papież Klemens VII wyniósł ją do chwały błogosławionych w roku 1532, a papież Benedykt XIII 10 grudnia 1726 roku zaliczył ją uroczyście w poczet świętych. Jej nienaruszone ciało w roku 1435 zostało sprowadzone do kościoła dominikańskiego w Orvieto, gdzie przechowywane jest do dnia dzisiejszego. Przez ponad 300 lat pozostało ono nienaruszone. Później umieszczono jej doczesne szczątki w woskowej figurze, pozostawiając na widok tylko ręce i stopy, z których wypływał pachnący olejek. Ikonografia przedstawia świętą Agnieszkę najczęściej z Lilią w prawym ręku, a w lewej ręce trzymającej założony przez siebie klasztor. Bywa także przedstawiana w towarzystwie świętej Katarzyny ze Sieny i Róży z Limy, dwóch innych wielkich dominikanek. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz zbawicielu, i sprawa, byśmy obchodząc z radością wspomnienie świętej Agnieszki Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen.